chyba rekord świata jest pobity, bo szybciutko te konie wszystkie weszły. Jeszcze moment i ruszyły. Dobrze przyjęła start Armina i prowadź. Armina na drugiej pozycji, tam się, no tam jest ciasno, 3-4 konie PADD poprawia i lokuje się na drugiej pozycji. Inner, Katuli, następnie Frygana, na ostatniej pozycji Al-Am, przedostatni eksterior, trzeci od końca Manzur. Prowadzi PADD, na drugiej pozycji jest Armina. PADD, Armina, na trzeciej łeb Inner, Katuli. Następnie Ertalsa razem z Fryganą, Air Force, Exterior, Manzur na ostatniej pozycji, Al-Am. I za chwilę konie będą miały do pokonania 1200 metrów. Na czele PADD i na drugiej pozycji Armina, nic się nie zmienia. PADD, Armina, dalej Inner, 1000 metrów do celownika. Tam na czwartej, piątej, szóstej pozycji bardzo ciasno. Prowadzi nadal PADD, Armina, trzeciej pozycji Inner, czwarty Katuli, następnie blisko Ertalsa, mocno jechana Frygana, Manzur, Air Force na ostatniej pozycji w odstępie. I za chwilę wyjście na prostą, wyprowadza PADD, no odszedł od bandy, to znacznie, znacznie, ale jeszcze jest na pierwszej pozycji, sporo zyskała tam Armina. 450 metrów do celownika, walka, na czele stawki galopuje w tej chwili Inner, a przy bandzie Al-Am. Inner z Al-Amem i finiszuje polem Ertalsa. I blisko jest Exterior, reszta daleko. 200 metrów przed celownikiem jest już na pierwszej pozycji Al-Am. I dobrze galopuje i odchodzi od stawki Al-Am, z przewagą minie celownik. Al-Am na drugiej pozycji, Inner celownik Al-Am, Miner Ertalsa, Exterior Manzur, następnie Air Force, dalej Frygana, za nią PADD, Armina i na ostatniej pozycji Katuli.